Witajcie, że myszki z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 na modkacji Questia Outworld. Jako zakon Arcturian. W ostatnim odcinku w sumie chyba się zorientowaliśmy, że tak naprawdę nie musimy nic robić z tej strony, że nie musimy ich atakować. Możemy się najpierw podbudować i wtedy powinno być wszystko ok. To co teraz próbujemy robić, to wybadać pociąg, żeby móc wybudować kolej i móc coś tam porobić. Ale w sumie możemy porobić to. To trochę trwa. Wszystko trwa z tego. Chodzi o to, że... A to i tak musimy poczekać. Okej, tu musimy mieć Magic Rifle. Magic Rifle. O, tutaj jest. Ej, ale te złote karabiny fajne są. Ja wiem, czy to wszyscy mają. Dobra. Puśćmy czas, żeby cokolwiek się robiło. A my... My jak zwykle będziemy czekać. Jak zwykle. Więc tak. To, co widzę... To jest piękne dywizje. I pytanie jest, czy oni mogą mieć flotę? Nawet mają port. My w sumie możemy zrobić agencję. Jesteśmy detach country, gdzieś to jest. Tak, tutaj. No, przydałoby się wyjść z tego. I wtedy jakbyśmy wyszli z tego, to naprawdę byłoby mocne. Okej, okay. Industrial sobie weźmy. Więc tak, idziemy tutaj. To co tak naprawdę... nie możemy tak zrobić. The fighting has broken out among the Arcturian Order. Okej, okay, to oznacza, że to się dopiero zrobi, kiedy zaatakujemy, czyli w skrócie. Jako, że i tak nasi przeciwnicy to są po prostu, mają największy bonus na świecie. Moim planem jest po prostu wyczekanie ich. I to powinno wystarczyć. Więc tak, mamy tych gości. Kto jest waszym liderem? Ty jesteś liderem? Nie wiem, kto jest u was liderem. Chodzi mi o to, że bardzo chętnie bym do was dołączył i byście mi pomogli. Tak. Ja do was dołączam, wy pomagacie. Wszystko jest fajnie. Okej. Jak zwykle jest dużo powiadomień. Tutaj... O, podoba mi się, że są te kucyki. Tutaj jak zwykle sobie bierzemy to. Bierzemy sobie to. I... sobie kolejnego jakiegoś gościa do... Podoba mi się, jak on wygląda. Nie, no portrety akurat tutaj znakomite, nie powiem. Czekajcie, ten gościu się przydał w sumie tutaj. Bo to jest takie, że ktoś znalazł tą zbroję i takie śmiesznie by tak wyglądał, tak. Zrobię tak. Okej, stawiajmy sobie kolejne tutaj dywizje. Jak sami widzicie, nie jesteśmy nawet gotowi w części. Dobra, czy coś tutaj mamy? Improve long. To się przyda. Ewidentnie. Więc tak, przed tym jeszcze mamy... O, ale to jest w trakcie wojny. Chodzi o to, że coś zapewne się nam przyda, kiedy zaczniemy wojować. I wtedy mamy... Reconnaissance, damage to garrison. To jest dobre. Ale realnie to by się przydało później. Nawet jak będziemy tamtych mieć. Więc... Trzeba było po prostu zrobić tą wojnę na czas. Okej, okay, robimy to. I pytanie jest takie, czy coś tutaj jest takiego, co nam spowoduje, że... Jak ostatnio? Chyba nie.
Dwie cywilniaczki. O Jezu. Infrastruktury trochę za dużo jest. Okej, okay, wypadało nam się właśnie karabiny, co oznacza, że możemy się robić pociągi. Nice. I pociągi trochę potrwają. Dobra. W takim razie produkujemy lepsze karabiny. Też włączyłem te dywizje tworzące się, dlatego że w sumie... kurde, tutaj nic nie ma ciekawego. W sumie mamy już w sumie... No nadal nam rośnie, ale już niedługo zdobędziemy limit. I chciałbym mieć trochę zapasu. Czy jest coś tutaj ciekawego jeszcze? Mamy tego. Dobra, na razie sobie włączymy. Czy jest coś takiego ciekawego, co by nas zaciekawiło? Takiego, wiecie, takie co da nam coś. Jakiś stability to może się przy wojnie przydałoby. O mój Boże, przez przypadek pchnąłem. Tutaj jeszcze nie możemy, ale to na pewno na wojnie się nam włączy. I mamy jeszcze to. I powiem szczerze, może byłoby to ciekawe, ale nie sądzę. O no, tutaj trochę się porobiło, widzę na świecie. Czekaj, mówią, że okupają. No, jest tu niedźwiedź. Oni chyba dostali taką aktualizację, taką... No, trochę dostali taką aktualizację. O mój Boże, ale tej... Wow. Znaczy się z jednej strony fajne ikonki, z drugiej strony trochę bolą. Zazwyczaj kwestia sobie radzi. Widzę, że... Pingwin. O, ale mi się podoba. Okej. Dobra, zróbmy sobie to. I pytanie jest takie, czy my musimy, że tak powiem, dokończyć to. Bo tutaj mamy produkcję, tutaj mamy... No. Szczerze powiem, żaden z tych nie jest. Dobra, więc tak naprawdę byśmy musieli poczekać na to. I też political power nie jest jakoś mega ważne. Coś się jakoś biją. Zdaje mi się, że budynek tutaj jest. To tutaj też się biją. No, trochę się bije ich. A, podoba mi się nazwa. Bardzo oryginalna. I ten jest psem, czy kucy? Może jest psem? Nie wiem. Ten wygląda jak z tej gry, że się ćwiczy. Właśnie kurczaka takiego małego. Okej, mamy już sporo tego. Powiem szczerze, poczekałbym realnie na pociągi, ale chyba nam się nie uda. Na pewno mamy problem z tym, że ta część jest po pierwsze niedozbrojona. Karabinów zawsze chętnie byśmy sobie trochę podbrali. Tutaj ty. Bo tak, ewidentnie musimy ich zaatakować. Mają plus 20. Pytanie jest takie. Chyba będziemy musieli to zrobić. No surrender, dark of salvation, no surrender. Czyli realnie to jest przetrwaj. Czyli byśmy musieli przetrwać prawie rok. I może to by coś dla nas nam pomogło. Ej, zmniejszyliśmy sobie trochę infrastrukturę i już nam pomogło. Okej, mamy tu 1000, dostaliśmy. Korzystajmy sobie na to. 10 dni zrozumienia, jak działa stal i cement. Znakomite.
A jeżeli chodzi o doktrynę, to Special Forces to jest do. To jest. To nie jest zbytnio do nas. Russia Special Forces, Cold Cry. Mamy tutaj 102, bo Poor Science Base. Tutaj chyba nawet nie zdobędziemy, bo nie możemy zdobyć. Coś co się mówi. Dobra, i tak to zrobimy. To co możemy zrobić teraz, co? To co chwila tutaj to robić, bo się to nam akurat przyda. Więc to sobie robimy. Czy mamy jeszcze więcej tego? Nie. I to w sumie było jedyne, co mogliśmy zrobić na obecny stan. W takim razie sobie rozwijamy to. No, realnie to bym taktycznie bym pociągi zrobił, ale raczej się nie uda. Więc zajmę sobie tą ostatnią. No i wygląda na to, że będziemy musieli rozpocząć wojnę. Mamy wystarczająco wszystkiego. Defens mamy na 200 dni. Jak to wygląda? Jest, mam nawet szansę. Powiem szczerze. Produkowałbym jeszcze tak do 100 tysięcy dywizję. Mhm. Nie mamy już tego szkolenia. Słabo. O, Vancouver upadł. Gdzie jest Vancouver? Tutaj? Nie wiem. A, tutaj się bił. To tutaj Vancouver upadł. Okej, więc... Moglibyśmy jeszcze to ciągnąć, ale raczej już nie musimy. Więc... Próbujemy. No niby mamy te... Chociaż, czekajcie, to będzie 140, a to jest 140 dni. Na 140 dni to nawet mogę wystawić tę dywizję. I zacząć się ćwiczyć. I się doćwiczą nieco do wojny. Powinno to być wystarczająco. Dobra, ładnie. Ładnie ćwiczą. Teraz 140 dni. No i czekamy. Nie powiem, to państwo wydaje mi, ma bardzo minimalistyczne wymagania. Zawsze oczywiście ktoś bardzo ambitny może tam pójść i coś zrobić, ale myślę, że przy obecnym stanie chyba nie jest aż tak źle. Tutaj ciekawe jest rozwinięte. Dobra. Zrobiliśmy na razie wszystko, co mogliśmy. Mogliśmy zawsze jeszcze trochę na czas zabrać i wybudować kolej. Jak widzicie, kolej to jest coś, co nam potrzebne jest. Wcześniej nasi przeciwnicy też nie mają kolei. Więc to jest właśnie ten plus. Okej, jeszcze niech się wyćwiczą. Potrzebujemy ich na maksa. I jeszcze chwilka i powinno być... A, akurat na wojnę się wyćwiczą. Ok, więc się zakopcie. Tutaj wszyscy... Wam nawet to dam, żebyście się przygotowali. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy dużo bonusów do obrony. Też tutaj tak naprawdę... Mamy te do budowy, ale nie sądzę, żeby coś to nam zmieniło. No i musimy przetrwać te prawie rok. To jest 200 dni. Nie sądzę, że plus 10 to nam pomogło, ale widzę, że na razie stoją. Więc... A! I to tylko przez chwilę stali. Okej. No, atakują taktycznie prowincję nam. Dobra, więc tak, pierwsze, zwiększamy sobie z conscript, or economy i używamy wszystkich możliwych rzeczy, żeby po prostu przeżyć tą wojnę. To akurat nie jest nam potrzebne.
I kiedy trzeba, to po prostu użyjemy last standa. Co zapewne będzie często. Okej, ładnie to wygląda. My straciliśmy niewiele manpowera. To wydawało mi się, że będzie inaczej, ale... Okej. Wierzę, że możemy wyprodukować dywizję, co... Na razie tego nie zrobimy. Czy coś tutaj mamy? Russia Air Attack. Ciekawe. Multiplier. To jest do batalionów. Czy coś pod tym będzie ciekawe? No, defense, to myślę, że defense to byłoby dobre. Okej. Coś tutaj jeszcze pokazuje nam. Nie potrzebujemy tego, szczerze powiem. Okej. Dobra, ładnie to wygląda. My też możemy ich zaatakować, co jest ciekawą. Ciekawą rzeczą, ale na razie my sobie poczekamy z tym atakiem. Myślę, że mamy czas. No, te 10% też daje z siebie. Czekajcie, dajcie tutaj. My. Bo tak, oni mają do country plus 70, a my do obrony mamy plus 10. O. Ale więc to nie jest tak, aż tak bardzo. Ale też mamy inne rzeczy. Możemy też nawet Naval Academy zrobić. Wow. Chyba przez to tamtą decyzję. Okej. Pierwszy cel narodowy z wielu. Z tego co widzę, dobrze się trzymamy. Więc atak byłby chyba jednak dobrą decyzją. Pony Power to nie jest aż tak bardzo. Dobra, idziemy atak. No i oczekujemy. Tak. Myślałem, że trochę trudniej to będzie, ale nie wygląda, żeby to było aż tak problematyczne. Pociągów nie mamy. Ale wiem, że możemy zdobyć. Możemy zdobyć w pewnym momencie. W sumie możemy także włączyć sobie to. Trochę w słabym momencie to włączyłem, ale... Ale niech już się nam tworzy. Dobra, więc powoli będziemy budować te... bunkry. Które z czasem powinny nam się wybudować. No oczywiście nie powiem, trochę... Trochę aż tak bardzo się chyba nie wybudują za szybko. Ale czy coś tutaj mamy? O, Winter Expert. Dobra, Winter Experta dajemy, bo to się przyda nam. Akurat w tym miejscu jest fajne. I widzę, że postanowili zrobić sicko mode tutaj. My nie jesteśmy aż tak mocni, więc jeżeli postanowią zrobić sicko mode na nas, to będzie trochę słabo. Ale może uda nam się pójść w sojusze, jeżeli się zgodziłem, że możemy pójść w sojusze. Ej, naprawdę pokazuje nam, że możemy zaatakować ich. Winter Expert chyba nie powinno nam dawać w ogóle, więc na razie sobie dajemy do Field Marshala. Coś jest więcej? Jak na razie nic nie ma. No to minus 20 trochę nam dało, ale nie jest aż tak dobrze. No chyba powoli przestają wierzyć w to, że ich taki coś dają. I że stracili 120 tysięcy do 9 tysięcy. No, trochę nie powiem, 12 do 1, no trochę duża strona. Ok, War Bonds. To się chyba powinno powiększać z czasem. Chyba to się powiększa. To jest normalna mechanika, hoja. Dobra. Training time. Nie powiem teraz, to raczej mało mi to daje. Dajemy to stabilność. Szczerze powiem, ten znak dziwnie wygląda, jakby miał znaczenie coś innego, ale raczej nie. Okay, tutaj mamy tą hardness. Nie powiem, hardness na takim poziomie jest dosyć OP, więc jak tylko tam byśmy poszli, to na pewno trochę by się... Nie powiem, nasze specjalne dywizje naprawdę by się
robiły. Możemy jedną dywizję postawić, więc postawmy ją. Jeżeli można, no to postawimy. No i jak zwykle symulator obserwowania. Widzę, że oni stali się czanki. Chyba... Aby to nie było coś takiego, że ja wszystko zrobię, a skończy się źle. To wygląda, nie wiem, wygląda... Wiem, że to miało wyglądać, że on tam na fabryka i w ogóle, ale dla mnie to wygląda, jakby chciał sprzedawać jakieś fast foody. Bo niedługo to się skończy na tym, że oni, nie będą mieć manpower. No chyba to będzie szybka seria, nie powiem. Bo jak to jeszcze zrobimy, no to... co tam jest? Czy to znaczy, że to musimy... Tak, musimy to dokończyć. To jest fajniejsze niż to drugie. Dobra, ile jeszcze? 30 dni to nie powiem. Krótko. Myślałem, że trochę będzie trudniejsze, ale okej. Okay. Adaptable. Nie powiem. I gościu jeszcze dobra, najpierw Winter Fire i później to. Nie powiem, moi goście sobie nabijają na tym. Jeszcze dostanie Adaptable zapewne. Z czego ty dostałeś? Ranger. No tak, w lesie jesteśmy. Okej. Okay. No i nasi sojusznicy widzą, że bardzo chętnie wysyłają. A więc jak oni wyślą, to ja po prostu rozpocznę. Widzę, że nikt nie nienawidzi ich. Na odwrót. Wszyscy nienawidzą ich. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Ktoś ich atakuje. Dobra, poczekajmy może na resztę dywizji. To wtedy, wiecie, będzie fajniej. Dobra, atakujemy. Dobra, jak to wygląda z atakiem? Wygląda dobrze. Nie powiem szczerze, wygląda znakomicie. Dobra, co oznacza, że możemy sobie w sumie to zmienić na... To myślę, że tutaj jest tylko koń. Okej, jeszcze nie mamy. Dobra, przebijemy się powoli, ale metodycznie. Warbond, bardzo chętnie. I na czym skończyłem? W sumie się na coś patrzyłem, ale już nie pamiętam na co. Okej. Okay. Jakieś dywizje widzę, co nie wiem czy dobrze, ale construction speed. Dobra, skąd te dywizje? A, to jest to. Dobra. Więcej fabryk. Chyba nam nie jest potrzebne. Mamy pełny war support. Dobra, jak na razie widać, że... po pierwsze mamy problem z zaopatrzeniem. To wina tego, że próbujemy od dawna wybudować kolej. Ale z drugiej strony... Czekaj, czy to jest nasz core? Tak. Dobra. Czyli jak będziemy tutaj wchodzić, to będziemy zdobywać to. Dobra, nice. Czy tutaj jest jakieś miasto? Nie, chyba jedynym punktem jest to. Niby można by było zawsze spróbować zbudować statek. Na samym początku mało co się zmieniło od nich. Budować statek i się zdesantować. Chyba to byłoby tyle. To, że mają w tym capitulation. Nie widzę, ale możliwe, że to by nie wystarczyło. Okej, okay, więc więcej na karabiny. O, nawet jakąś fabrykę
straciliśmy, albo trafili jakoś przez szpladek. Okej, okay. Robimy ostatnie i zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz na razie zdobywamy ich fabryki, więc to jest taki plus. Powiem, możemy tak naprawdę zmniejszyć budowę i wyłączyć tam, gdzie w ogóle nie zaczęliśmy, bo dosłownie już nie będziemy potrzebowali tej linii. Chyba, że będziemy się bronić na odwrót. Dobra, w takim razie czekamy. Wydaje mi się, że to się nazywa The End. Okej, okay, jak to wygląda? To wygląda trochę słabo. Ale powoli. Powoli zapewne nam się uda. Czekajcie. No, chyba stoimy trochę w momencie, kiedy chyba raczej nie poruszymy się do przodu. Ale na razie rozdajmy te medale. Supply Consumption na pewno się przyda. A i w sumie moglibyśmy im dać to. Infantry Expert jest na szóstce. Myślę, że im to byłoby dobre. Army Logistic. Bardzo chętnie. Chociaż chyba mam Army Logistic. Gościa. Ok, zrobiliśmy to i... czekamy na event. Musimy poczekać na event. Co to się dzieje? Wojna z nimi się skończyła. Okej, zostali wyzwoleni, ci zostali zmienieni i ci zostali wyzwoleni. Mają teraz smutnego króla niedźwiedzia. Dobra. Pytanie jest takie. Ile jeszcze dni? 15 dni. Okej. Mi się podoba. Bo jak to będzie, to my po prostu od razu zaczniemy produkcję pociągów. Chyba nie. Okej, dawajcie. Pociągi. Dawaj. Wysyłajcie te pociągi. I co my teraz mamy zrobić sobie? Co my wszystko zrobiliśmy, co trzeba było. Dobra, zróbmy ten karabin. Chyba już tego nie będziemy robić. Weźmy sobie nieco pociągów. I zaczynamy od tego, że musimy połączyć to. Tutaj zróbmy takie połączenie. Czego nie możemy tutaj? Halo, halo. Chyba musieliśmy pociągnąć od kolei. Okej. Więc czekamy. Znowu. Jak sobie doprowadzimy zaopatrzenie, to powinno być lepiej. Oczywiście nasi sojusznicy trochę jego jedzą. Teraz jest pytanie. Ten ma 8. Ten też ma 8. Infantry, recovery, special. To... na razie żaden z nich nie jest taki według mnie aż tak ważny. Budujecie już to? Jeszcze nie. Okej. Okay. Our final victory. To chyba... po prostu po pewnym czasie. Nice. I co teraz? Nic. Okej. Okay. Dobra, udało nam się. Wygraliśmy. Wreszcie. Na sam koniec wygraliśmy. I czy oznacza, czy to zrobiliśmy jednostek? Nie. Dobra, w kolejnym odcinku dokończymy to. Wydaje się bardzo krótką serią.
Więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Pozdrawiam i trafam. Arcowałem 4. Nuggetsy Equestria Dwarf. Jako zakon akturiański. Akturian. Zapewne jest jakieś nawiązanie, tylko nie wiem jakie. No to cześć!